witam. Nazywam się Maciej Goncerzewicz, jestem szefem kuchni w restauracji Sowa, a dziś w kuchni ze mną wspaniałe dziewczyny. Martyna, Oliwia, Natalia. Wspólnie przygotujemy pierogi z kapustą i grzybami z sosem borowikowym. Do przygotowania naszych pierogów użyjemy mąki pszennej tortowej typu 450 z zakładów przetwórstwa zbożowo-młynarskiego w Kruszwicy. Jeżeli chodzi o pierogi, co jest najważniejsze? Od czego musimy zacząć? Od mąki. Od przesiewania. A czemu przesiewamy mąkę? Żeby nie było grudek. Też, żeby ją napowietrzyć, żeby nasze pierogi były bardzo elastyczne i takie miękkie, fajne. Ciasto, żeby było bardzo dobre, tak? To zaczynamy przesiewać mąkę. Mąka musi być dobrej jakości. Taką tutaj mamy. Dobra, co robimy dalej? Wbijamy jajko? Wbijamy jajko. No, o, super. Natalka, co robimy dalej? Musimy trochę... dosypać. Soli, tak. Dajemy troszkę soli. A tak, gorączką masz. O, tak. Dobra. Kto będzie siekał? No proszę, możesz siekać. Ważnym składnikiem również jest olej. I ostatnim elementem naszym jest... woda. Musi być wrząca, więc uwaga teraz dziewczyny. No jak tam ciasto? Ciężko? Dobrze? Tylko ciężko trochę. Ciężko? Ale to dużo... nie jest ciężko. Nie jest ciężko. Dużo serca trzeba wrzucić, żeby nasze pierogi były takie właśnie miękkie, dobre, smaczne. I siły. I siły, tak. To co, wy dalej urabiacie, a ja spotykamy się za chwilę. Idę robić kapustę do naszego farszu, dobra? Tak. Na oleju podsmażam pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaję pieczarki. Dorzucam borowika. Dodaję kapustę kiszoną. Wrzucam liść laurowy, ziele angielskie, dokładam suszone grzyby, odrobinę masła i zalewam wodą. Jak tam dziewczyny? Ciasto gotowe? Bo ja mam farsz gotowy. Gotowe. O, super. A po co tutaj ten worek? W tym worku właśnie będziemy układać to nasze ciasto. Po co? Po to, żeby mąka nam się zaparzyła i dzięki temu będziemy mieli bardzo delikatne ciasto. Teraz jeszcze nie jest tak do końca delikatne, ale jeżeli to poleży gdzieś około godziny, będzie super, super miękkie. O, dobra. I to wszystko teraz wkładamy do tego worka, zawiązujemy i odstawiamy na bok. A teraz będziemy smakować farsz, który Wam przygotowałem. Uwaga, jeszcze trochę ciepły, proszę dziewczyny. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Grzybki. Posmakujcie. I zaraz będziemy ten farsz umieszczać w naszych pierogach. Może być? Pyszny. Nasze ciasto już godzinę leżakowało. Zobaczcie, jest mięciutkie? Jest. Czyli prawdę mówiłem? Chyba tak. Chyba tak, dobra. To wałkujemy teraz, kochani, na taką gdzieś grubość ciasta. I za chwilę będziemy wycinać pierogi i nakładać farsz. A ja w tym czasie zajmę się naszym sosem borowikowym do naszych pierogów, ok? Cebulę, borowiki, suszone grzyby podsmażamy na maśle. Dodajemy śmietanę. Przyprawiamy solą, pieprzem, świeżym tymiankiem. Dobra dziewczyny, widzę ciasto dobrze rozwałkowane, odpowiednia grubość. Widzę, że robicie to codziennie. Ja pierwszy raz. Pierwszy raz? No nie widać. U Martynki, Natalka, pokaż. Super. Ty też pierwszy raz robisz pierogi? Nie. Nie, już robiłaś z tatą? No to super. To co teraz? Wykrawamy i będziemy faszerować naszą kapustą, dobra?
teraz musimy je ugotować. A żeby je ugotować, musimy do wrzątku je wrzucić. Dobra, dziewczyny, zobaczcie. Pierogi, żaden się nie rozpadł. Super zwinięte, od razu widać. Poczekajcie, jeszcze dorzucę wam sos i na tym sosie ułożycie sobie pierożki, dobra? Jak pięknie pachnie. O, borowikowy z nutą tymianku, suszonych grzybów. O. I na górę udekorujemy sobie też świeżym tymiankiem. Nasze pierogi już gotowe. Mam nadzieję, że zdradzicie przepis rodzicom, aby na świątecznym stole też się znalazły. A dzisiaj w kuchni rządziły trzy królowe, jeden król. Martyna, Olivia, Natalia i Maciej. Życzymy zdrowych, spokojnych świąt.